Paweł, chyba będziesz śnił się po nocach w koszmarach napastnikom Stali. Fenomenalne interwencje dzisiaj w meczu. No tak, udało się. Każda interwencja kolejna nakręcała mnie i gdzieś coraz trudniejsze piłki udawało się bronić. No i mam nadzieję, że może mi się przyśnie, przynajmniej raz się obudzą. Czy konkurencja z Mateuszem Zającem poprawia twoje umiejętności? Dobrze na ciebie działa? Na pewno, bo na każdym treningu muszę udowadniać, że to mi zasługuje, że ja zasługuję na miejsce w składzie i jak najbardziej dzięki temu podnoszę swoje umiejętności. Wydawało się, że ten sezon jest dla was stracony, tymczasem idziecie od zwycięstwa do zwycięstwa i realnie włączacie się do walki o najwyższe miejsce w lidze. No tak, przed rundą wiosenną nikt nas nie stawiał, gdzie tam byliśmy wskazywani na grę o środek tabeli, czy z meczu na mecz, ale my sami powiedzieliśmy sobie, że każdy kolejny mecz gramy o zwycięstwo i jak widać na razie to wychodzi z bardzo dobrym skutkiem. No i róbmy tak dalej, że myśmy z meczu na mecz, żeby każdy kolejny mecz wygrywać, a gdzieś ten cel może uda się zrealizować, jak to przegramy do końca. Jak myślisz, co jest przyczyną tych sukcesów, tych kolejnych waszych zwycięstw? Czego brakowało jesienią? Czego jesienią? Nie wiem, myślę, że jest wiele przyczyn. Jest, myślę, zmiana trenera, gdzie przeprowadzaliśmy dobry okres przygotowawczy. Chłopaki bardzo dobrze biegają w meczu. Myślę, że gdzieś ta atmosfera w drużynie jest też dużo lepsza niż była na jesień. Wiadomo, to wynika, buduje atmosferę, ale też mimo tego jest bardzo fajnie w zespole i dużo, ten sukces ma dużo ojców. Trener na konferencji powiedział, że nadal macie nad czym pracować, że dzisiaj dużo błędów popełniliście, mimo że wygraliście 2-0. Oczywiście, nawet samo to, że daliśmy stworzyć Stali tyle sytuacji, to jest gdzieś tam jakiś powód do... nie jest powód do optymizmu. Grałem w trzeciej lidze, więc na pewno zawsze po każdym meczu będziemy mieli jakiś materiał do analizy i trenerzy wyciągają z tego wnioski i przekazują to w tygodniu. I później w następnym meczu staramy się tego nie powtarzać, nie powiedzieć. Teraz wracacie na swój stadion, tam się gra wam lepiej? Gdzie są kibice Motoru? Na pewno, nasi kibice to jest nasz 12 zawodnik. W każdej chwili wspierają nas. Nawet ostatnio, jak mecz z Podlasiem nam w pierwszej połowie fatalnie wyszedł. Oni nie stracili wiary i cały czas ten doping był coraz głośniejszy i to na pewno nam pomaga, bo drużyny gdzieś tam czują się stłamszone przez kibiców. Dodatkowo my tam staramy się ofensywnie bardzo grać i na pewno czujemy się świetnie z naszymi kibicami i na naszym boisku. Jak myślisz, kiedy ta seria zwycięstw się zatrzyma? Czy w ogóle się zatrzyma? Miejmy nadzieję, że się zatrzyma.